Czy dziewczyny wczesujecie maski we włosy? Ja robię. Ja nie robię. Jak jest maska, to czuję, że działam. Słuchajcie, wprowadźcie to, bo to jest absolutny game changer. Dzieci, nie dzieci, psy. Fijian, pozdrawiam cię serdecznie, jeśli to oglądasz. Poczepki też są tak? Teraz trendy, więc... Tak. Atrakcyjne łysienie? Nie słyszałam o czymś takim. Atrakcyjne. A, przepraszam. Atrakcyjne. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że tutaj was dzisiaj mam, ponieważ spotykamy się z okazji, no już niestety, nadchodzącej jesieni i specjalnie dla marki Elsev chciałabym z wami przegadać temat pielęgnacji włosów, no bo jednak jesień jest sporym wyzwaniem właśnie jeśli chodzi o tę pielęgnację i każda z nas, zakładam, że mierzy się z różnymi problemami, no bo mamy te różne takie czynniki atmosferyczne, wiatr, zimniejsze temperatury, powoli też jakieś czapki, szaliki i niestety mocno to wpływa na kondycję naszych włosów. No więc powiedzcie mi, jak wy dbacie o te włosy podczas jesieni? Ja chciałabym zacząć od tego, że wprawdzie nie jestem jesieniarą, ale ja mimo wszystko lubię ten okres, jeśli chodzi właśnie o takie kwestie pielęgnacyjne. No bo jesień to taki czas, że wiecie, macie, są dłuższe wieczory przede wszystkim. No i nie jako szkoda mi siedzieć w domu i na przykład zrobić sobie taki wieczór pielęgnacyjny, jakiś fajny rytuał, czy po prostu jakąś taką rutynę pielęgnacyjną. Bo latem, no, po pierwsze nie chce mi się marnować czasu w domu, ciepłego wieczoru, bo żyjemy w Polsce i wiadomo, że to... Trzeba korzystać. Trzeba korzystać. A po drugie, ciągle mam w sobie to poczucie powinności wyjścia właśnie i tak... I ta pogoda nie sprzyja temu, żeby po prostu siedzieć w domu, a jesienią już jest fajnie, wieczory są długie i tak dalej, i tak dalej. To chodzi mi o to, że właśnie wtedy nakładam sobie między innymi swoją ulubioną maskę, którą zupełnie przypadkowo wzięłam ze sobą. Jest to maska Elsev Hyaluron Plum. Uwielbiam ten produkt z kilku powodów, natomiast wspomnę tylko o jednym, ponieważ moja koleżanka z naprzeciwka też, tak się składa, uwielbia właśnie ten sam produkt. I Pierwsza ta maska świetnie nawilża, ale nie obciąża moich włosów i za to bardzo ją lubię. A po drugie, o ile lubię te rytuały i rutyny, to no niech nie trwają one wieki, prawda? Więc wystarczą mi... Ekspresowo. Tak, to jest taki ekspres 2-3 minutki i po prostu produkt ten robi robotę. Oprócz tego pięknie pachnie, więc to wszystko... Słyszałyśmy, że podobno. Tak, 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 tak. Porównywałyśmy zapachy wszystkich. Tak. Ja mam dokładnie tak samo. Jak wiecie, mam małą córeczkę, więc dla mnie liczy się czas. Więc ta maska daje natychmiastowe nawilżenie, a to jest dla mnie ważne, bo jestem młodą mamą i nie mam tak naprawdę 10, 20, 30 minut na trzymanie tej maski, a ta daje efekt już 2-3 minuty. Więc a twoje włosy są jednak wymagające. Tak, tak jak mówiłam wam, że na lato muszę nawilżać, tak samo muszę je nawilżać na jesień. Ja wychodzę na długie spacery. No, to jest małe dziecko, to wymaga tego, żebym wychodziła na dwór, a jak się robi właśnie zimno, jest ten przełom jesieni z zimą, kiedy te temperatury są naprawdę niskie. A później przychodzimy do domu, gdzie cały czas grzeje kaloryfer i jest zupełnie inna temperatura, to nasze włosy też to bardzo mocno odczuwają. Dlatego moje suche z natury włosy, dodatkowo rozjaśniane, jak mówiłam, kręcone, no one potrzebują dodatkowego wsparcia nawilżenia i właśnie maska nawilżająca jest najlepsza na moje włosy. A czy ty, Emilka, masz podobne problemy, będąc też posiadaczką właśnie włosów kręconych? No włosy kręcone tutaj żyją po prostu swoim życiem jesienią, bo to jest jednak spora wilgoć, często niestety deszcz, szczególnie właśnie w naszych rejonach. To jest właśnie ocieranie się o szaliki, czapki, to jest zmiana temperatury, to jest okres grzania, tutaj też suche powietrze, więc to zdecydowanie wpływa na to, że moje włosy rosną dosłownie, po prostu nadmiernie się puszą, więc zdecydowanie potrzebuję sięgać po produkty, które je ujarzmią, wygładzą, ale też odżywią, bo jednak potrzebujemy tych składników pielęgnacyjnych w naszej rutynie. Więc ja właśnie najbardziej lubię jesienią sięgać po maskę Dream Long od Elsev. Ona w składzie zawiera po pierwsze proteiny, więc odżywia włosy, wzmacnia je, odbudowuje nasze włosy, a włosy kręcone potrzebują tych protein właśnie, żeby też mieć mocniejszy skręt. A przy okazji też ma silikony, ma olejek rycynowy, więc wygładzają te emolienty włosy, zamykają nawilżenie, odżywienie we włosie i to wszystko sprawia,
sprawia, że po prostu mogę wyjść na zewnątrz, nie martwiąc się o to, że moje włosy stracą całkowicie definicję i że zatrzymają w miarę się w ryzach. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak pięknie opowiadasz o włosach. Poetycko. Ja nawiążę do tego, co ty powiedziałaś o tym takim plątaniu się włosów, aha, bo to jest coś, z czym ja się z kolei bardzo mierzę, bo ja też lubię czapki, mhm, lubię szaliki. Jesienią też już jest taki coraz większy wiatr, więc to jest właśnie dla mnie taki największy problem, jeśli chodzi o utrzymanie tych włosów tak, żebym nie musiała ich co chwilę czesać, mhm, i żeby one przede wszystkim były, żebym ja była w stanie je wyczesać. I z kolei, słuchajcie, ja wam też tutaj mogę sprzedać jakąś całkiem niezłą polecajkę, ponieważ dla mnie ta maska Full Resist, ona wspaniale te włosy przede wszystkim wzmacnia i odżywia od nasady po same końce. Ja też jeszcze wciąż wracam do jakby swojego koloru, więc mam te włosy często dosyć takie suche, łamliwe, w szczególności na długości, także tutaj jest takie natychmiastowe odżywienie. No i przede wszystkim ja mogę włosy później łatwiej rozczesać i one się tak na tym wietrzą. No i właśnie chciałam się spytać o to rozczesywanie. Czy dziewczyny wczesujecie maski we włosy? Bo to jest, uważam, to robić, element, prawda, naprawdę absolutnie niezbędny i który jest... Wczesujecie, to znaczy, że... Że aplikujemy maskę na włosy, a następnie sięgamy po grzebień albo szczotkę i wczesujemy te robię włosy. Ja nie robię. Słuchajcie, wprowadźcie to, bo to jest absolutny game changer i dzięki wczesywaniu... Że pod prysznicem tak, normalnie. Dzięki wczesywaniu maski we włosy równomiernie rozprowadzamy produkt, więc nie ma takiej obawy, że na przykład gdzieś będzie za dużo produktu i się włosy postrączkują, gdzieś za mało i się spuszczą, jak w naszym przypadku często. To jest naprawdę super sprawa i zauważycie ogromną różnicę po wczesywaniu włosy. Mam, że jedna strona mi idzie jakoś tak gładko, a druga... Wiecie, też często jest tak, że na przykład myjemy włosy z głową w dole i wtedy też włosy się inaczej układają. Trzeba trochę dobrać na logikę, gdzie to jest tak naprawdę. Ciekawych rzeczy więc widzą. Właśnie często jest tak, że mamy ten tył głowy taki spuszony, bo na przykład właśnie nie dochodzimy z tym produktem pielęgnacyjnym do tego miejsca, więc szczotka albo grzebień pod prysznicem. Ale do tego są jakieś takie specjalne szczotki, żeby czesać? Grzebkiem po prostu twoja ulubiona grzebień, szczotka, to jak już tam wolisz. No i też ważne coś, co jest oczywiste, ale mi się czasami też nie chce niestety, no żeby po prostu osuszyć te włosy, żeby ta maska nie spływała z tych włosów, bo niestety czasami nam się śpieszy i nałożymy na włosy mokre i ona ścieka i też ten efekt nie jest taki, jaki mógłby być. Tak, jak już mówiłaś też w ogóle o czapkach, szalikach, to przypominamy, że zdecydowanie warto nosić czapki, chronić nasze cebulki włosów, żeby przestrzec się przed ewentualnym późniejszym wypadaniem przez to przemrożenie, więc jak najbardziej czapki, ale oddychające. Unikamy tutaj akrylu, dziewczyny. Kolejny tip, kolejna ciekawostka. Tip. Oddychające czapki. Czyli dla nas bardzo mi się podoba, że mamy takie właśnie taki nasz rytuał i maska to jest właśnie maska, która te włosy odżywi. Czyli okazuje się, że szampon to za mało i te włosy zasługują na więcej, na lepszą, bardziej przemyślaną pielęgnację, ale też tak jak powiedziałyśmy, nie taką, która zajmie nam wieki, no bo mamy różne zobowiązania, dzieci, nie dzieci, psy i po prostu... Fijian, pozdrawiam cię serdecznie, jeśli to oglądasz. No każda z nas jest zajęta, ale mimo wszystko no, chcemy tym włosom poświęcić dużo uwagi, no bo jesień, jak powiedziałyśmy, jest wymagająca i te włosy naszej uwagi potrzebują. Dokładnie, tym bardziej, że ja uważam, że włosy to jest najpiękniejsza ozdoba kobiety i to jest też taki indywidualizm. Jakby każda z nas jest inna, ale też te włosy sprawiają, że my jesteśmy inne. Ty jeszcze, Ewelina, wspomniałaś o tych właśnie takich swoich rytuałach, że bardzo lubisz to robić właśnie jesienią, a wydaje mi się, że taką jedną ważną rzeczą, o której dużo z nas zapomina, a wpływa to mocno na kondycję włosów, jest to, w jaki sposób w ogóle te włosy upinamy. No bo jest ta jesień, te czapki, szaliki, włosy spięte, rozpuszczone. No to jest najgorsze, jak ci te włosy tak wplątują w ten szalik. I idealnie dla mnie jest nosić warkocze. No ale wiadomo, nie zawsze chce mi się robić te warkocze, po pierwsze. A po drugie, czasami gdzieś idę i nie chcę mieć takich, wiecie, włosów po warkoczach, żeby je potem rozpuścić i potem się tam może ta gumka trochę odznacza i tak dalej i one są kręcone do połowy, potem trochę nie, potem znowu tak i to tak wygląda nie do końca fajnie. W ogóle też w domu jak sobie chodzę... Wygodnie jest. To jest wygodnie i wiem, że to jest taka bezpieczna fryzura, bezpiecznie jest też spać w warkoczu.
No ale tak jak powiedziałam wcześniej, niestety bardzo często u mnie kończy się to przysłowiową cebulą, która też chyba nie jest najzdrowsza, prawda? Bo to ciągnięcie włosów do... To zależy jeszcze jaka. Jeśli to są takie właśnie te modne slick fryzury, to tutaj już jest trochę mało zdrowo dla skóry głowy przede wszystkim, bo jest ciągnięcie i możemy dążyć do łysienia atrakcyjnego. Atrakcyjne łysienie? Nie słyszałam o czymś trakcyjne. Takim. Trakcyjne łysienie. To często dobrze. Właśnie, kiedy na przykład mamy aktorki, które są znane z jakichś konkretnych fryzur typu Jennifer Lopez, tego kucyka ciasnego, czy na przykład Ariana Grande, to właśnie kiedy tak nosimy stale, wiadomo, no od święta śmiało tak można się nosić, ale kiedy stale nosimy takie fryzury bardzo ciasno upięte, może właśnie to doprowadzać do takiego cofania się linii włosów, tak? Ale jeśli chodzi o taką... bardzo głowa też, nie? Tak, no często tak. No. Ale jeśli chodzi o taki kok robiony na szybko, jest to okej, o ile mamy jeszcze, wiecie, odpowiednie gumki, nie jakieś super cienkie, bez metalowych wstawek i tak dalej, po prostu więcej delikatności w tym wszystkim. Ja ale lubię warkocz, właśnie super. Takie messy bun, czyli takie koczki, ale nie do końca idealne, gdzieś jakiś no, kosmyk. No w ogóle one wychodzą, wygląda. Kurczę. Zawsze, kiedy nie chcesz. Zawsze, kiedy nie chcesz, to one wychodzą do makijażu. Ale jak chcesz się postarać to i faktycznie nie zrobić sobie takiego on point, tak. To nigdy. 10 razy trzeba próbować i może wtedy ewentualnie ja właśnie coś wiecie, co robię wtedy? Szczerze, jak próbuję tak już ze 3 razy i mnie wychodzi, to się odwracam od lustra. Po prostu tak. Przysięgam. To jest robię najlepszy po prostu sposób, tak na... naprawdę. Tak. Ja tak, ale jeśli chodzi o warkocze, mam tak samo. Nigdy do lustra. Zawsze jak nie patrzę w lustro, wychodzi idealnie, a do lustra jakoś nie chcę. A lubisz w ogóle warkocze i swój skręt po warkoczach? Wiesz co, jest mi trudno w ogóle zrobić warkocz, jak mam loki, bo czuję, że właśnie włosy się trochę plączą tutaj, więc to jest dla mnie bardzo trudna sztuka, więc to naprawdę muszę mieć sporo czasu, żeby zrobić, a właśnie ten taki upięcie typu koczek jest dla mnie najłatwiejszy, bo ja po prostu biorę. I jest objętość, ten kok ma objętość. A co dla mnie ważne, i pewnie przyznasz mi rację, jak rozplączę, to włosy wyglądają tak samo. Tak, nie ma czegoś takiego, tak, że często są nie ma tego odgniecenia. A właśnie dlatego spytałam o te warkocze, bo przy włosach prostych, falowanych delikatnie, to jest od fajna razu sprawa właśnie, bo jest takie, wiecie, wavy, pofalowanie. Tak, takie beachy trochę efekt, a u nas niestety, kiedy zrobimy ten warkocz na już powstałym naturalnie skręcie, to po prostu często go jakby łamiemy, przełamujemy ten efekt i one są bardziej pogięte niż tak naprawdę pokręcone, więc te warkocze, w ogóle to jest super sprawa. To, że powiedziałaś właśnie, że chodzisz w domu, czy śpisz w warkoczach, to jest naprawdę to mega zdrowa opcja. Staram się, że chodzę, to jest bardzo dużo no powiedziane. Ale w idealnym świecie. To jest najbezpieczniejsza opcja, tak naprawdę, bo właśnie nie ciągniemy ani tych włosów tak mocno ze skóry głowy. Mamy to niskie upięcie, to jest super bezpieczne dla włosów i skóry głowy. Czyli do spania też warkocze. Na pewno. Tak, przy właśnie prostych, falowanych włosach to będzie naprawdę fajna opcja, jeśli oczywiście chcemy mieć takie delikatnie powywijane te włosy. Przy kręconych już możemy trochę ten skręt sobie zaburzyć, ale ogólnie rzecz biorąc takie niskie, delikatne upięcia są najlepsze. No i jeśli chodzi w ogóle o jesień, dziewczyny, to fajnie jest te włosy upinać. Nawet jak nie chcemy cały dzień chodzić w rozpuszczonych włosach, to jednak właśnie do szalika, do czapki, do tej kurtki szeleszczącej warto właśnie włosy podpiąć, żeby się o to wszystko nie ocierały, o te matowe materiały. Czyli chodzimy w czapce, na pewno. Tak, dla zdrowotności na pewno, i dla na włosów. Pewno dla zdrowotności i przy okazji jakaś na przykład klamra, wiecie, w torebce, podpiąć szybko i wchodzimy do pomieszczenia, rozpuszczamy i mamy piękny efekt. No i dla mody, nie? Bo czapki też są teraz trendy, więc... Tak, i klamry też są bardzo na topie. Wszystko dla nas. Tak. Czyli jak się okazuje, to ta jesień nie jest wcale taka straszna, jak ją malują. Jeśli ją dobrze ogramy, to jest okej. Okay. Ja muszę się przyznać, że ja niestety dosyć często noszę te włosy rozpuszczone i dlatego one też mi się tak później plączą, więc ja to jakby wszystko tutaj jest cała historia, że ja dlatego poszukuję produktów, które ułatwią mi to rozczesywanie, no bo niestety sama tutaj sobie często tworzę kolejne tak, problemy. Także dla mnie te produkty, które właśnie rozczeszą, ułatwią rozczesywanie tych moich włosów. No i ja też właśnie jestem taka, że mocno zalatana, więc coś, co będzie takim kosmetykiem do zadań specjalnych, zadziała ekspresowo, więc ja dlatego lubię maski. Maski czy odżywki? To tak naprawdę jest bez większej różnicy. Przyjmuje się, że odżywki powinny być raczej takie lżejsze na co dzień do użytku, a maski raczej do takich właśnie rytuałów, powiedzmy, do takiej dłuższej pielęgnacji. Ale właśnie już często jest tak, że one są na tyle skoncentrowane, że nie potrzebujemy przytrzymywać ich aż tak długo. Wystarczy właśnie, że przytrzymamy je przez te 2-3 minuty, szczególnie właśnie kiedy te maski wczeszemy we włosy. One wtedy jeszcze lepiej działają i równomiernie je po włosach rozprowadzamy. Więc nie trzymałabym się aż tak mocno tego nazewnictwa. Prędzej właśnie szukałabym tego, czego oczekujemy od tych kosmetyków, od odżywek czy masek, czy właśnie nawilżenia, czy tej objętości, czy pomocy w rozczesywaniu włosów, po czy jak u mnie tego odżywienia. No. Tak, po prostu sprawdzamy, dla jakich włosów są te kosmetyki i zastanawiamy się, czy to właśnie jest dla nas.
No ja tak jak ty, maski nawilżające po prostu, to jest mój. Ja lubię maskę, bo ja tak w sensie ona jest taka wolę treściwa, maski, prawda? Niż odżywki, bo rzeczywiście jak jest maska, to czuję, że działam. Nawet tak na głowę to działa, nie? Że to jest porządniejsze odżywienie. Że więcej robię dla swoich włosów, bo szampon to za mało, jak wiemy. No zdecydowanie. Potrzebują więcej, zasługują na więcej. Czyli jesień nie jest wcale taka straszna, jak ją malują i ta pielęgnacja jesienna też nie jest taka straszna, jak ją malują i faktycznie... Ja nawet bym powiedziała, że ona jest właśnie przyjemna jesienna. Dokładnie, może o siebie zadbać i jest taka atmosfera za oknem, że chcemy w domu spędzić trochę czasu. Także mamy nadzieję, że dowiedzieliście się z nami paru właśnie takich jesienno-pielęgnacyjnych wskazówek włosowych. No i właśnie ta jesienna pielęgnacja nie będzie dla was takim wyzwaniem.